mamy dziesięciolecie powstania naszej organizacji. Co prawda w tej wersji Ochotniczych Straży Pożarnych działamy od 5 lat. To się zaczęło dużo wcześniej. Wcześniej to się nazywało AMRAT, później Maltańska Służba Medyczna. No i z okazji tego, że tyle osób tutaj w mieście jest to zaangażowanych i chętnie nam włodarze miasta pomagają, łącznie ze Strażą Pożarną, Ochotniczą i nie tylko, postanowiliśmy ich tu dzisiaj wszystkich zaprosić i zorganizować dla klasy pierwszej C, czyli przyszłych ratowników, miejmy nadzieję, lekarzy, ogólnie służby zdrowia, warsztaty, które mają im mają wykraczać poza zakres tej pierwszej pomocy przedmedycznej i troszeczkę im pokazać, jak może ta pierwsza pomoc ze strony ratownika kwalifikowanego wyglądać. Jakie to są, bo widzę, że są 4 stacje. Jakie są te stacje? Tutaj mamy pierwszą stację. Jest tutaj wykonywana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora ćwiczebnego. W szkole posiadamy na stanie prawdziwy defibrylator, więc gdyby coś się działo, można do naszej placówki podejść i wykorzystać ten defibrylator. Drugie stanowisko, zakładanie kołnierzy ortopedycznych, które są często pomocne w wypadkach komunikacyjnych. Pozycja czterokończynowa w przypadku omdleń i pozycja przeciwstrząsowa. Trzecie stanowisko, bandażowanie. Nie chodzi o estetykę i jakość wykonania, tylko jak najszybsze bandażowanie, jak najszybsza pomoc, żeby było to skuteczne. No i czwarte stanowisko, badanie fizykalne, kiedy spotkamy się z osobą poszkodowaną, o której nic nie wiemy, spotykamy ją na swojej drodze, warto jest przeprowadzić badanie fizykalne, wiedzieć jak to zrobić, żeby ocenić stan zdrowia poszkodowanego. Czy nie ma jakichś złamań, pęknięć, to wszystko możemy zaobserwować, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, obserwując wyraz jego twarzy. Rozumiem. A czy właśnie OSP Dąbrowszczak prowadzi jakieś zajęcia nie tylko dla uczniów szkoły, tylko poza szkołą? Tak, jak najbardziej. Zrzeszamy również uczniów szkół wszystkich, które są w Kutnie, nie tylko ponadgimnazjalnych. Mamy już młodzieżową drużynę pożarniczą, to są gimnazjaliści. Prowadzimy kursy pierwszej pomocy, na których nie ma ograniczeń wiekowych, no poza tym, że musi być ukończony 16 rok życia, wzwyż już nie patrzymy, nie ma to znaczenia. W tamtym roku też jeździliśmy po szkołach podstawowych i uczyliśmy pierwszej pomocy również najmłodszych naszych. Witam w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego z okazji, która nam się zdarzyła po raz pierwszy od 10 lat. Mianowicie dzisiaj przypada rocznica, dokładnie dzisiaj, pierwszego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, który 10 lat temu właśnie w naszej szkole się odbył. Był to wtedy kurs prowadzony przez taką organizację, co się AMRAT nazywała. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, czy nie istnieje. Istnieje, tak, ale w każdym razie sam byłem uczestnikiem wtedy 10 lat temu tego kursu. I od tego zaczęło się w tej szkole coś, co trwa do dzisiejszego dnia. Zaczęło się ratownictwo medyczne w liceum. Zaczęło się i zaowocowało tym, że dzisiaj mamy jedyną w Polsce wśród szkół ponadgimnazjalnych działającą Ochotniczą Straż Pożarną. Jesteśmy jedyni wśród szkół ponadgimnazjalnych, którzy coś takiego posiadają. Grupę Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak. Luty 2007 skończył się pierwszy kurs. Grupy, która zajmowała się organizowaniem kursów pierwszej pomocy, pokazów, ale zabezpieczeniem imprez masowych. Jako AMRAT chyba zaczynaliśmy dzięki życzliwości Urzędu Miasta. My nie ukrywamy, że istniejemy przez te 10 lat dzięki przyjaciołom i tym, którzy byli nam życzliwi. Od zabezpieczenia to był chyba wtedy kongres eucharystyczny diecezji łowickiej. Na placu miasta była nasza pierwsza impreza masowa, w której wystąpiliśmy jako ratownicy. Natomiast trochę później, ponieważ AMRAT nie miał nawet statutu stowarzyszenia, chcieliśmy się usamodzielnić i przyłączyliśmy się do dużej instytucji, jaką jest Maltańska Służba Medyczna, jedna z bardziej znanych, szanowanych instytucji paramedycznych na świecie. I przez szereg lat, do 2011 roku, działaliśmy w strukturach tej służby, byliśmy kutnowskim oddziałem Maltańskiej Służby Medycznej. I robiliśmy to samo tak naprawdę i byli to ci sami ludzie. Zmienił się przynależność organizacyjna, staliśmy się częścią organizacji pożytku publicznego dużego ogólnopolskiego stowarzyszenia. Działamy w grupie ratownictwa medycznego OSP Dąbrowszczak. Ja działam już trochę więcej niż 3 lata. Jestem z tego bardzo dumna i się cieszę, że się grupa rozwija, że możemy prowadzić szkolenia. Tutaj były szkolenia prowadzone i pokazy na boisku, bodajże na piknikku organizowanym z harcerzami. Razem działamy wspólnie. No tutaj prowadziliśmy tak samo kursy. Każdy nowo
przeszkolona, każda nowo przeszkolona osoba dostaje od nas dyplom, który jest podpisany przez ratowników, przez instruktorów. No i fresh upy oczywiście. Każda nasza osoba musi w ciągu roku chociaż raz być na fresh upie, który pozwala doskonalić umiejętności. Tam właśnie ćwiczymy, dziewczyny ładnie pozują w bandażach, ćwiczymy wszystko to, co dzisiaj było na prezentacji, na pokazie, tak? Akcja Zgaś Ryzyko. Zakończyliśmy akcję Zgaś Ryzyko, odwiedziliśmy wszystkie szkoły podstawowe w naszym powiecie. W tym roku będziemy odwiedzać gimnazja, tak? Z tego co wiem. Oczywiście cieszymy się, bo poznajemy dużo dzieciaków, którzy są chętni, pełni zapału do tego, żeby ratować. Nam serducho rośnie, że będziemy mieć w przyszłości następców. No i Rednica oczywiście. To jest wspaniała atmosfera, wspaniałe miejsce, wspaniała impreza, gdzie naprawdę można odpocząć, pomimo tego, że 24 godziny pracujemy. 24 godziny musimy czuwać nad bezpieczeństwem około 70-80 tysięcy ludzi, tak? No, w tamtym roku niestety nas pogoda tak nieciekawie było, padało i troszeczkę zmokliśmy, ale było ciekawie, tak? Światowe Dni Młodzieży, tak jak Sor wspominał, pierwszy raz obstawialiśmy tak dużą imprezę i prowadziliśmy szpital polowy. Naprawdę wyzwanie. Dyżury 12-godzinne, na których ciężko musieliśmy pracować. Nie było czasu, żeby też pospać. Nie było czasu, żeby sobie zjeść spokojnie śniadanie czy kolację, bo osoba z jakimś urazem nie przyjdzie i nie powie, że poczeka, tak? Więc to było naprawdę kilka dni ciężkiej pracy, ale no, szczęśliwie wróciliśmy. Zdarzenia, gdzie jesteście bardzo obszerni, czy na naszym terenie tutaj kutnowskim, czy w całej Polsce, to świadczy o tym, że potraficie własne może przyjemności, własne tutaj rzeczy, które odrzucić na bok, a iść jako wolontariat, bo to w większości wolontariacie, bo niestety poświęcacie własny czas pomagać innym ludziom, którzy potrzebują pomocy. I to jest bardzo, bardzo dobrą cechą, zacną cechą. I cieszę się, że ten duch, który w was był początkiem, bo pamiętam, jak byłem dowódcą jednostki ratowniczej gaśniczej, panem Krzysztofem zaczynaliście te swoje pierwsze kroczki, zabezpieczaliście czy na Dybowie, czy wycieczki, czy przed wakacjami różne imprezy, bardziej takie festyny kościelne, to jeszcze z tamtych lat mam to przed oczami i cieszę się, że się rozwinęliście, poszliście w tym kierunku i teraz to, co było wtedy, co jest teraz, no to jest naprawdę bardzo duży przeskok tego umiejętności profesjonalizmu. I myślę, że nas reprezentujecie, nasze Kutno reprezentujecie wszędzie w Polsce, bo nie tylko wasze umiejętności, wasza postawa i całokształt bierze się na nasz dobry obraz, ale jak jesteście w Polsce, jesteście wręcz potrzebni i was chcą wszędzie, z tego co macie takie zapotrzebowanie, że już wy nie wyrabiacie własną siłą, własnym potencjałem ludzkim, żeby móc wszystkie imprezy zabezpieczyć medycznie. Więc jadąc w Polskę, od razu reklamujecie nasz powiat, tu tym bardziej szkołę Dąbroszczaka oraz OSP Dąbroszczak. I to jest bardzo, bardzo fajne. Z mojej strony gratuluję wam tych osiągnięć i życzę, żeby te realizacje tych samych waszych czy planów życiowych, żeby jak najlepiej się powiodły i w dobrym kierunku ułożyły. A dalszej współpracy życzę z nami. My, jeżeli będziemy w stanie jak najbardziej każdym elementem naszej pomocy wam służymy. Cieszymy się, że z nas bierze się też również przykład. No i tutaj chciałbym naprawdę wam gratulować i z tej waszej właśnie, tego serca waszego, które oddajecie, żeby pomóc drugiej osobie. A ratownik, czy to będzie wasze właśnie, was fajnie widać czerwone koszulki, my mamy samochody czerwone, ale to fajnie się komponuje. Czy my udzielamy pomocy przedmedycznej, pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia, czy wy udzielacie, to uwierzcie, że osoba ta poszkodowana, ona się cieszy waszą obecnością, cieszy się osobą, która zajmuje nim się i w taki, tym bardziej sposób profesjonalny. Ważne jest to, iż 10 lat temu pojawił się taki pomysł, aby powstała drużyna ratownicza na terenie naszego miasta.
to dla samej szkoły była ważna wartość, ponieważ uczniowie nabywali nowych kompetencji, nowych umiejętności, tak ważnych jak ratowanie życia ludzkiego, ale z drugiej strony przecież także i nasza lokalna społeczność bardzo mocno skorzystała z tej inicjatywy. Drużyna Ratownictwa Medycznego z Liceum Dąbrowskiego właśnie od 10 lat uczestniczy w różnego rodzaju imprezach masowych, udziela pierwszej pomocy, udziela wsparcia i dzięki temu wielu mieszkańców Kutna mogło skorzystać z ich pomocy. Zatem cała ta inicjatywa jest bardzo cenna i cieszymy się, że również z budżetu obywatelskiego drużyna ratownictwa medycznego mogła skorzystać, przekonując do tego mieszkańców, aby dofinansować, dosprzętowić tę drużynę, dzięki czemu może uczestniczyć już nie tylko w wydarzeniach lokalnych, ale tych, które są krajowe, jeszcze w lepszym stopniu wypełniać misję, która im towarzyszy, czyli ratowania ludzkiego życia. Co jest dla Pana najbardziej istotnym właśnie w tej inicjatywie, tak jakby można to powiedzieć, w tej grupie ratownictwa medycznego? Chyba umiejętność i chęć świadczenia pomocy drugiemu człowiekowi, dobra po prostu niesionego. Nikt tych ludzi tutaj nie zmusza do niczego. Oni sami z siebie chcą być ratownikami, sami z siebie poświęcają swój czas po to, żeby nieść ludziom pomoc. We współczesnym świecie, zabieganym, zalatanym, pełnym gonitwy za rzeczami zupełnie innymi, to jest wartość największa, tak myślę. A jak pan widzi przyszłość? W którą stronę pójdzie właśnie ta grupa ratowników? Myślę, że pójdzie w stronę po pierwsze wprowadzenia nas do powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego, żebyśmy byli taką już wciągniętą w obręb wszystkich służb ratowniczych tutaj instytucją. Po drugie myślę, i tego jestem pewien, że to pójdzie w stronę kolejnych wychowanków, którzy będą z ratownictwem medycznym i z udzielaniem pomocy wiązać swoją zawodową przyszłość. A po trzecie sądzę, że to jest taka rzecz, która akurat będzie ulegała ciągłemu rozwojowi poprzez pokolenia kolejnych ratowników przewijających się przez struktury OSP Dąbrowszczyk. Chcielibyśmy zapytać, jak przebiega współpraca właśnie między Strażą Pożarną a Grupą Ratownictwa Medycznego? Znaczy staramy się współpracować razem z Grupą Medyczną OSP Dąbrowszczak w różnej dziedzinie, czyli bardziej zabezpieczenie tutaj, jeżeli imprez organizowanej na terenie całego powiatu kutnowskiego, wspólne poprzez wspólne szkolenia, wspólne spotkania, wymianę doświadczeń. Czy użyczenia sprzętu, to mniej więcej w takim to się odbywa u nas w perspektywie. A jakby pan podsumował te dziesięciolecie, tą okrągłą liczbę grupy ratownictwa medycznego? Nasze 10 lat. Cieszę się, że w tym kierunku to się rozwinęło, bo coraz więcej mamy, jak widzę tutaj osób, które przystąpiło do OSP Dąbrowszczak. Widzę chęć w tych osobach, ten zapał udzielania właśnie pierwszej pomocy, rozwijania się w tym kierunku. Dużo osób, z tego co słyszałem, kończy studia medyczne, czy pielęgniarskie, czy inne kierunki. To bardzo fajnie świadczy i gratuluję im tego zapału, tej chęci i tego wolontariatu, jaki mają w sobie, że pierwszym priorytetem, który stawiają sobie, jest udzielenie pomocy osobie poszkodowanej. Tutaj niezależnie, czy to będzie taki dzień, czy taki, czy to będą wakacje, czy to wolny dzień od pracy, czy nauki lub jakiegoś innego zajęcia, zawsze potrafią się zorganizować i być tam, gdzie najbardziej są potrzebni. To jest bardzo miłe i cieszę się, że to się rozwija i dalej w tym kierunku to wszystko, więc pozytywnie idzie. Nie jest to, że pewien czas etap mija, osoby się wykruszają i zanika jakaś działalność. Tutaj jest fajnie, że cały czas jest wręcz stałość, tak właśnie stałość i coraz więcej, coraz liczniejsza grupa się tworzy. Zgłosiłem się na szkolenie pierwszej pomocy tylko dlatego, że kilkakrotnie miałem okazję udzielać pomocy, a nie bardzo umiałem, bojąc się, że przy kolejnej sytuacji nie będzie tym razem ze mną na przykład żony, która jest pielęgniarką i która powie, co robić, mogę komuś zrobić krzywdę, albo po prostu nie umieć udzielić pomocy. A pan dyrektor wówczas mnie poprosił, czy nie objąłbym opieką grupy, która jest. I tak zostało do dzisiaj, bo no, pasjonuje mnie praca z młodzieżą, szczególnie taką, która sama z siebie jest kreatywna, ma pomysły, chce robić coś na rzecz innych. No, że wyszło, że to aktywność, no nie jedyna moja, przybrała formę ratownictwa, to tak jest, ale no, mówię, trochę przypadek albo po prostu tak miało być. Tak? I póki oni będą chcieli robić to, co robią, mogą na mnie liczyć.
Dla mnie to taki szalony czas. W ogóle się nie spodziewałem, że osiągnie to taką skalę i takie zaangażowanie, ale to zasługa młodych ludzi, którzy ciągle się znajdują nowi i chcą to robić, ale też chcą to ciągnąć, bo nie oszukujmy się, skala, ilość sprzętu, ilość akcji, które ja w połowie z nich nie biorę udziału. Tak? To są osoby, absolwenci, a czasami na przykład jeszcze uczniowie. Pamiętam Łukasza Marciniaka, którym nie wiem, będę w trzeciej klasie, czy drugiej nawet liceum, jako 18-latek organizował jeden z naszych pierwszych wyjazdów na obstawę Grunwaldu. Dzisiaj taką rolę pełni Ola, tutaj obecna, też zaczynała jako licealistka i tak naprawdę to jest takie doświadczenie entuzjazmu, chęci działania młodych ludzi dla mnie przede wszystkim. A przyszłość właśnie, bo już mamy dziesięciolecie, czyli przewidujemy następne 10 lat. Więc jak pan widzi przyszłość właśnie Grupy Ratownictwa? Przyszłość widzę tam, tak, to jest moje marzenie i plan, że będę honorowym prezesem, a oni będą dalej robili to, co im przychodzi do głowy, że to się będzie rozwijać na tej zasadzie, że znajdą się następcy. Ja chcę z nimi zostać, zająć się, mogę godnie reprezentować, mogę zająć się dokumentacją, papierami, ale chciałbym, żeby młodsi ode mnie przejęli jakby kierowanie i tak naprawdę przez 10 lat starałem się, żeby tak to działało.